Tutaj po świętach, tak zwykł umawiać się mój dziadek właśnie w okolicach 27 grudnia. No i podejrzewam, że to hasło też padało w wielu państwach domach. Więc dziś będziemy rozmawiać o tym, co po świętach. Będzie o kacu, czyli o tym, co i jak Polacy piją w święta. Będzie też o kryzysie męskości. Wczoraj mówiliśmy o kobietach, o podziale obowiązków. Dziś pójdziemy na drugą nóżkę i właśnie porozmawiamy o mężczyznach. No ale najpierw o tym, czego brakuje nam najbardziej po świętach w portfelach. No i o ratach kredytów, z którymi po nich właśnie zostajemy. A moimi gośćmi są Katarzyna Rogoźnicka, doradca gospodarczy, i pan Tomasz Sowa, radca prawny, który zajmuje się pomocą osobom zadłużonym. Witam państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. No i moje pierwsze pytanie do pana Tomasza. Na co pożyczamy pieniądze na święta? Przede wszystkim na bieżące wydatki, z uwagi na to, że wydatki gospodarstw domowych w tym okresie wzrastają i w momencie, kiedy nie wystarcza, bardzo często takie osoby próbują w jakiś sposób wspierać pożyczkami, często właśnie pożyczkami krótkoterminowymi, tak zwanymi chwilówkami. Mm-hmm. Pani Katarzyno, czy pani doświadczenia są też takie? To są po prostu bieżące potrzeby, czy może właśnie takie wyjątkowe pomysły, wyjątkowe chociażby na prezenty? Jak to wygląda z pani perspektywy? Z mojego doświadczenia wynika, że głównie na bieżące potrzeby, na życie. Mam klientów, którzy na życie przeznaczają stawkę dzienną na jedzenie 17 zł. To jest mało i w okresie świąt chcieliby trochę więcej mieć na stole. I stąd bardzo często podejmują nieroztropne decyzje i pożyczają pieniądze, które wydaje się bardzo często im, że są na przykład za darmo, a życie pokazuje, że tak nie jest. Mhm. Czyli można uznać, że to nie jest kwestia tego, że chcemy się jakoś pokazać albo nie wiem, chcemy uszczęśliwić swoich bliskich jakimiś wyjątkowymi niespodziankami, tylko właśnie raczej te podstawowe potrzeby. Zgadza się? Zgadza się, jak najbardziej. Więc tak, moja myśl jest też taka, skoro mamy inflację, widzimy, że te ceny cały czas rosną, czy nie jest tak, że może z tego względu zaciskamy trochę pasa? Pani Katarzyna? Troszkę tak, nauczyliśmy się trochę mniej wydawać, trochę pandemia nauczyła nas nie chodzić tak często do sklepów, siedzieć jednak w miejscu, ewentualnie zamawiać przez internet, ale mimo wszystko, mimo tego, że nauczyliśmy się oszczędzać, musimy coś jeść, musimy kupować chemię, musimy mieć na jakieś takie nasze drobne czasem przyjemności i właśnie na te przyjemności nam najczęściej brakuje, a jeszcze jak mamy rodzinę większą, mamy dzieci, no to naturalnym jest, że chcemy coś tym dzieciom kupić. Czasem jak rozmawiam z moimi klientami, no to zakupienie żywej choinki jest już dużym wydatkiem dla gospodarstwa i rodzina, mama, tata się zastanawia, no czy wystarczy nam na to, czy pod tą choinką w ogóle będą prezenty. No i wtedy też właśnie cały czas te decyzje, czy zapożyczyć się u znajomych, rodziny, czy może pójść po jakąś łatwą, szybką pożyczkę, czasem nawet przez internet. No właśnie, mamy zawsze tę możliwość pożyczyć od rodziny. Czy to może się zmienia? Czy mamy do czynienia z jakimś rozpadem tych więzi i właśnie częściej dlatego decydujemy się na chwilówki? W mojej ocenie nie chodzi o rozpad więzi, ale po prostu o ogólną sytuację gospodarczą, prawda? I w sytuacji, prawda, kiedy dana osoba, danej osobie brakuje tych środków, najłatwiej jest zwrócić się do parabanku raz, że w takiej sytuacji no, taka osoba nie musi informować swoich bliskich, że jest w tak trudnej sytuacji. A bardzo często się zdarza to po prostu notorycznie, że te pożyczki spłacane są kolejnymi pożyczkami i w ten sposób to zadłużenie w sposób diametralny wzrasta, bo to jest tak zwane rolowanie długu i co do zasady w pewnym momencie okazuje się, że te przelewy, które są dokonywane w związku z wypłatą tych pożyczek, one są dokonywane na rachunki bankowe innych pożyczkodawców i co do zasady te osoby tych środków już nie widzą i tak wygląda właśnie spirala zadłużenia. Mhm. Czyli żebym dobrze zrozumiała, pożyczają ludzie i później wstydzą się tego, że pożyczali i ukrywają to przed rodziną, to ma pan na myśli? Często też tak bywa. Mhm. Pani Katarzyno, czy pani doświadczenie też jest takie, czy wstydzimy się tego, że pożyczamy?
Oj, zdecydowanie. Tutaj mecenas poruszył bardzo ważną kwestię właśnie tego wstydu. Klienci moi pożyczają właśnie pieniądze od parabanków. Wydaje im się, że pożyczają na chwilę, na czasem tydzień, czasem na miesiąc. Po tym miesiącu okazuje się, że jednak nie wystarcza im pieniędzy na spłatę. Biorą kolejną pożyczkę w innym parabanku, w jakiejś innej chwilówce i niepostrzeżenie w okolicach, nie wiem, roku okazuje się, że tego kredytu jest, tych kredytów czasem, bo nie jednego, jest tak dużo, że oni już nawet nie wiedzą, gdzie brali zobowiązania. Nie pamiętają maili, które podawali do kontaktu. Bardzo często jest tak, że te maile czasem nawet gdzieś tam z błędami podają. Potem nie potrafią odnaleźć tych umów, żeby w ogóle sprawdzić, jak można spłacić tą pożyczkę. A już jak trafiają do kancelarii, to często wygląda to tak, że pierwsze pytanie to jest takie, czy ktoś będzie wiedział o tym, że mam te długi, jak mogę z tego wyjść i czy, nie wiem, jak mogę zrobić, żeby wyjść i żeby się mama nie dowiedziała, albo babcia, albo mąż na przykład. I no i tak ta spirala właśnie niestety wygląda, niepostrzeżenie. Ja się zastanawiam, jak działa ten mechanizm, że widzimy, że na tym koncie brakuje pieniędzy, a mimo wszystko decydujemy się. Jak działa ten mechanizm? Co do zasady, takie osoby boją się windykacji, prawda, tych pożyczek, które już zaciągnęli. I firmy pożyczkowe wprost proponują spłatę tej poprzedniej pożyczki kolejną. Co do zasady, w obecnym stanie prawnym, prawda, sądy raczej przychylają się już do kierunku orzecznictwa, gdzie niedopuszczalne jest to tak zwane rolowanie tych kredytów, prawda? Natomiast firmy pożyczkowe już w tym momencie starają się to obchodzić w taki sposób, że kolejną pożyczkę udziela inny podmiot, który już jest wskazany w tej pierwszej umowie kredytu na liście podmiotów, które mogą zrefinansować po raz kolejny tą pożyczkę. Ale należy zwrócić uwagę na to, że głównym wynagrodzeniem instytucji pożyczkowych nie są odsetki, z uwagi na to, że są to bardzo krótkie terminy, niekiedy 30-dniowe, a prowizja. I co do zasady, przy każdej nowej pożyczce ta prowizja jest naliczana i w tym momencie taka prowizja może stanowić nawet 100% wartości pożyczki. No właśnie, a te prowizje chciałam dopytać. To jest rzeczywiście 100%? Czy to taka często spotykana sytuacja? W obecnej sytuacji to się nieco zmieniło, z uwagi na to, że weszła ustawa zwana ustawą antylichwiarską. I w dosyć znaczący sposób tutaj te prowizje zostały ograniczone. Natomiast w poprzednim stanie prawnym jak najbardziej. Maksymalna prowizja, może inaczej, nawet nie prowizja, ale koszty okołokredytowe to było 100% w przypadku kredytów udzielanych przez parabanki. Ale mówimy tutaj o jednej pożyczce, nie o kolejnych pożyczkach, które refinansowały tą poprzednią, także no, w pewnej sytuacji może, w pewnych okolicznościach może dojść do sytuacji, że z, nie wiem, 1000 złotych, które dana osoba pożyczyła, okazuje się, że ta spłata ma 15 000. No dobrze, ale odtwórzmy ten mechanizm. Wyobrażam sobie, że taka osoba, która chce pożyczyć pieniądze, wchodzi na stronę internetową, wybiera tam kwotę, no powinno jednak być to wszystko oznaczone, było to obliczone. Widziałam, przygotowując się do programu, że te strony mają też swoje kalkulatory. Jak to dzieje się, że i tak ludzie czują się oszukani, nie znają swoich praw? Pani Katarzyna Rogozińska. Bardzo często czytają wprost reklamę, która mówi, że to jest 0%, że pożyczka jest za darmo i faktycznie one czasem są nieoprocentowane, ale nie czytają już tych szczegółów, nie czytają tego, co jest małym drukiem, a to jest najważniejsze. I tam dalej jest bardzo często napisane, że warunki się zmieniają, bo jest 0%, ale tylko na tydzień albo tylko na miesiąc. Po miesiącu ta prowizja nagle się pojawia. Nagle pojawia się oprocentowanie i tak jak też mecenas wspomniał, no to nie jest
małe oprocentowanie. Ja kiedyś miałam w ręku pożyczkę, która była oprocentowała na prawie 5000%. No to są jakieś tak niewyobrażalne kwoty, gdzie pierwotnym zadłużeniem mojej klientki było 30 000 zł, a docelowo na liście wierzycieli kwota była przekraczająca 200 000. Tak więc no, bierzemy na chwilę, wydaje nam się, że to jest za darmo. To nie jest za darmo, nie mamy pieniędzy, żeby spłacić. Bierzemy kolejną pożyczkę. I za każdym razem wydaje się, że ten mechanizm jest taki sam, ale też generalnie jesteśmy w ogóle pesymistami. Bardzo często tak źle patrzymy na przeszłość, widzimy wszystko w czarnych barwach, ale jeśli chodzi o nasze finanse i o nasze możliwości, no jak rozmawiam z tymi naszymi klientami, to mam wrażenie, że w tej kwestii jesteśmy niepoprawnymi optymistami. Wydaje nam się, że jakoś to będzie, jakoś spłacimy i że to może faktycznie jest za darmo. Ale też takim głównym grzechem jest to, że nie czytamy. No właśnie, przed świętami widziałam sporo takich badań, w których wychodziło, że my Polacy myślimy w ten właśnie optymistyczny sposób, że bardzo często zakładamy, że te pieniądze będą. Rzeczywiście z Pana doświadczenia jesteśmy optymistami? Myślę, że nie do końca też tak jest z uwagi na to, że ludzie są po prostu zmuszeni, żeby brać te kolejne pożyczki, z uwagi na to, że tak jak mówiłem, boją się windykacji dalej, jeżeli sprawa trafi już do sądu, prawda? Wygląda to w ten sposób, że tacy kredytobiorcy, dla nich problem przestaje istnieć w momencie, kiedy nie odbiorą nakazu zapłaty z sądu. Natomiast oczywiście tak nie jest, wręcz przeciwnie. Wygląda to w ten sposób, że w takiej sytuacji pozbawiają się możliwości obrony swoich praw z uwagi na to, że większość postępowań, jeżeli chodzi o parabanki, prowadzonych jest przed tak zwanym sądem elektronicznym. I co do zasady, w przypadku, jeżeli taki nakaz zapłaty zostanie nadany na adres zamieszkania takiej osoby, w takiej sytuacji on się uprawomacnia i po 2 tygodniach od momentu podwójnego awizowania już nic z tym nie można zrobić. Dobrze, czyli tak krok po kroku. Nie spłacamy pożyczki, nie spłacamy kolejnej pożyczki, dostajemy awizo. I co z takim awizo zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim każdą korespondencję z sądu odbierać. To nie jest tak, że taki kredytobiorca nie ma możliwości obrony swoich praw przed sądem. Jak najbardziej ma taką możliwość. Co więcej, jeżeli chodzi o kwestie związane z parabankami, prawda, z instytucjami pożyczkowymi, bardzo często te pożyczki są zawierane przez internet. I jeżeli chodzi o samą treść tej pożyczki, taki kredytobiorca często może się z nią zapoznać dopiero w sytuacji, kiedy ta pożyczka już została udzielona, prawda? Nawet przelew został dokonany z uwagi na to, że później treść tej umowy dostaje na maila bądź w jakiś inny sposób, prawda, na trwałym nośniku danych. Natomiast no, przede wszystkim to jest po prostu na adres e-mail. I jeżeli chodzi o złożenie oświadczenia woli w zakresie zawarcia tej umowy, czyli potwierdzenia tego, na gruncie polskiego prawa w tym momencie w sposób dowolny można złożyć takie oświadczenie woli. Jeżeli chodzi o pożyczki chwilówki, zazwyczaj są to przelewy. Przelewy 1 grosza. Postawię tutaj kropkę i dopytam jeszcze, jak w takich prostych słowach wytłumaczyć, co powinniśmy zrobić, jeżeli to awizo dostaniemy, jeżeli widzimy, że właśnie ta windykacja się zbliża, mamy iść do prawnika, mamy zadzwonić w jakieś miejsce, co tutaj zrobić? To znaczy tak, w chwili obecnej funkcjonują w całej Polsce punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i myślę, że tam można się udać i osoby, które udzielały tam porad prawnych, wskażą, prawda, drogę, którą powinni pójść na tej sytuacji kredytobiorcy i przede wszystkim wyjaśnią po kolei, co powinni zrobić. Przede wszystkim najgorszą rzeczą jest nie odbieranie takiej korespondencji i udawanie, że problemu nie ma, bo właśnie ten problem z takiej przyczyny może narastać. Pani Katarzyna Rogoźnińska, czy młodzi ludzie pożyczają inaczej niż starsi? Tak, młodzi ludzie do 23-24 roku życia pożyczają z naszego tutaj doświadczenia, z naszej kancelarii, wynika, że na przyjemności, głównie na sprzęt,
grający, na nowe telefony, na słuchawki i również wydaje im się tak lekko, że nawet mając pracę dorywczą albo nie pracując, tych kieszonkowych, które dostają od rodziców, od babci, dziadka, oni spłacą te zobowiązania. A również okazuje się, że jest to trudne i sytuacja jest o tyle dla nich tragiczna, że jak przychodzą windykatorzy terenowi, no to ten wstyd jest przeogromny, no bo muszą się wykazać przed rodzicami, wiadomo, dziadkami, a niestety ta sytuacja u nich trwa jeszcze dłużej, bo są młodzi, mają czyste konto BIK-owe, nie mają żadnych złych historii w różnych bazach KRD czy bazach Związków Banków Polskich i ten moment dla nich jest jeszcze dłuższy, kiedy dostają kredyty i niepostrzeżenie też szybciutko okazuje się, że mając 25-6 lat mają już 100 tysięcy długu i tak naprawdę jedynym wyjściem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, bo się okazuje, że odsetki są już tak wysokie, koszty procesów, koszty komornicze, że krótko nawet licząc to i szybko okazuje się, że w zasadzie no nie mają szans przy pracy na etacie na najniższej krajowej tego spłacić przez dziesięciolecia. To ja jeszcze dopytam, co to jest właściwie brak wiedzy ekonomicznej, nasze konsumpcyjne podejście do życia? Jak pani to widzi? Tak jak rozmawiam z młodymi ludźmi, no to faktycznie taka trochę lekkomyślność, ale też no, brak wiedzy podstawowej ekonomicznej, ale też kolejna sprawa, no tutaj apeluję za każdym razem, jak gdzieś spotykam się z młodymi ludźmi, żeby czytali to, co podpisują, bo przecież to są niejednokrotnie ludzie, którzy niedawno skończyli maturę, no matematyka jest jednak obowiązkowym przedmiotem, a oni ani nie liczą, ani nie czytają dokładnie. I ta jakość to będzie, przyświeca im w zasadzie na tym ich początkowym etapie drogi już jako dorośli. No i wydaje mi się, że tak krótko ujmując, to lekkomyślność. To jest grzech młodości. To moje pytanie jest takie, co państwo mogłoby tutaj zrobić więcej? Pan mówił o tej nowej ustawie, może jeszcze jakieś kroki? Przede wszystkim jest jeszcze kwestia właśnie tego elektronicznego postępowania upominawczego. Co do zasady, większość nakazów zapłaty wydawanych jest właśnie w tym postępowaniu, ale charakteryzuje się ono jedną bardzo istotną cechą. W przypadku złożenia pozwu w tym postępowaniu powód, czyli ta firma pożyczkowa, nie ma obowiązku załączać żadnych dokumentów. Co do zasady, dopiero w momencie, jeżeli taki kredytobiorca wniesie sprzeciw, dopiero w tej sytuacji te dokumenty są uzupełniane. Bardzo często bywa tak, że firmy pożyczkowe, szczególnie po sprzedaży tej wierzytelności, nie mają tych wszystkich dokumentów i mimo wszystko dochodzą tych roszczeń przed sądem elektronicznym z uwagi na to, że mają taką możliwość, bo w momencie braku tego sprzeciwu oni nie będą musieli nigdy uzupełniać tych dokumentów, a nakaz zapłaty. Zaraz. Czyli taka firma może nie mieć dowodów i tak wygrać sprawę? Tak. No ale jak to działa? Na jakiej zasadzie? Działa to na takiej zasadzie, że pozew jest składany w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu tak zwanego e-sądu i dopiero w momencie, jeżeli strona pozwana złoży sprzeciw, czyli sprzeciwi się temu, zaskarży ten nakaz zapłaty, prawda? Dopiero na tym etapie strona powodowa ma obowiązek uzupełnienia tych dokumentów. Jeżeli pozwany nie złoży tego sprzeciwu, ustawodawca uznał, że on tak jakby uznaje to roszczenie, zatem nie jest konieczne już uzupełnianie tych dokumentów, a tak jak mówiłem, bardzo często w przypadku tego typu kredytów takie osoby zadłużone, zwyczajnie nie odbierają korespondencji, no bo wtedy tak jakby oddalają ten problem od siebie. Pani Katarzyna Rogoźnicka, co państwo jeszcze mogłoby zrobić, żeby pomóc właśnie zadłużonym osobom? Moim zdaniem edukować młodych ludzi na etapie już szkoły podstawowej, szkoły ponadgimnazjalnej, liceum, w sprawach finansów, w sprawie
gospodarstwa domowego, finansów gospodarstwa domowego. Takie proste wyliczenia, ile zarabiamy, ile wydajemy, ile możemy pozwolić sobie na przyjemności i jak zaciągać kredyty, żeby je spłacić. Wydaje mi się to na ten moment chyba najbardziej kluczowe, bo jak rozmawiam z młodymi ludźmi, oni naprawdę bardzo często nie wiedzą, że można było coś takiego zrobić i że wpisując do tabeli nasze wpływy, wypływy, by wyszło naprawdę jak na dłoni, że nas nie stać na to zobowiązanie. I to wydaje mi się, żebyśmy apelowali, żeby takie zajęcia były w szkołach. Panie Tomaszu, czy rzeczywiście edukacja tutaj jest fundamentem? Tak, edukacja prawna i edukacja społeczna. Co do zasady, z uwagi na to, że takie osoby nie mają świadomości, jakie są konsekwencje, ale też nie mają świadomości tego, co powinni zrobić w sytuacji, kiedy już z tym problemem się zderzą. Nie mają zupełnie wiedzy na ten temat. To ja zachęcam Państwa, żeby zostać z nami, bo w drugiej części porozmawiamy o tym, czy mężczyźni przechodzą teraz kryzys. Wczoraj było o kobietach, o podziale obowiązków, a dziś spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy mężczyźni też bywają dyskryminowani. To po krótkiej przerwie. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. Nikt nie funduje nam takich przebojów jak inflacja. Dlatego z nową apką Crédit Agricole masz wysokie 10% na przebojowej lokacie. Crédit Agricole, twój bank pełen korzyści. W CCC wyprzedaż do minus 50%. Produkty marek Jenniferys, Brandy, Lasocki, Gino Rossi, Badura tańszych nawet o połowę. Kup teraz i zapłać za 30 dni z PayPal. Dla klubowiczów CCC dodatkowy rabat 10% w sklepach CCC, apce i na CCC.eu. Lidrowy program oszczędnościowy. Mięso milone wieprzowe 2 plus 1 gratis. 6,65 za opakowanie przy zakupie 3. Sercarski 500 gramów, drugi produkt 40% taniej przy zakupach za minimum 49 zł. A pomidory truskawkowe 6,99 za 500 gramów. Wciąż dzwonisz po jedzenie? Wypróbuj Glovo. Najszybszy sposób na zamawianie z restauracji w Twoim mieście. Zamów to, co lubisz, od pierogów po pizzę i śledź zamówienie w aplikacji. Pobierz Glovo i zamów, co tylko chcesz. Glovo. Ty zamawiasz, my dostarczamy. W świecie bardziej Velo doceniamy te same wartości, co ty. Zrób sobie prezent, a może nie tylko sobie. Otwórz Velo konto w Velo Banku. Łatwo, z aplikacją mObywatel. Wydawaj i zyskaj nawet do 600 zł zwrotu za zakupy. Velo Bank. Wybierz świat bardziej Velo. Sądziłam, że gąbka i ciepła woda wystarczą, by mieć czyste naczynia. Aż usłyszałam... Na gąbce jest masa bakterii. Sprawdziłam. Było ich mnóstwo. A ciepła woda nie usuwa ich wszystkich. Powiedziałam dość. Kupiliśmy zmywarkę Beko, która usuwa bakterie i wirusy aż w 70 stopniach. I kapsułki Finish, dające higieniczną czystość. Higienicznie czyste naczynia dzięki Beko i Finish. Kup zmywarkę Beko, zostaw opinię i odbierz bonus o wartości nawet 600 zł. Ale tydzień, ale tanio! W Biedronce do soboty! Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru tylko 5,49 za butelkę przy zakupie 4. A wszystkie mrożone pizze Giuseppe, drugi produkt 70% taniej. Ale tydzień, ale tanio! Biedronka! Co? Hello? No chyba teraz tego nie odbierzesz. Dzięki. Czas na film. Okej, gdzie skończyliśmy? Ja miałem was dopaść. Kiedy słyszysz czas na film z Pepsi. Premiera Cheetos, hashtags. Tutaj możemy podziwiać najsłynniejsze prace artysty z okresu późnego rokoku. Natomiast w tej sali znajduje się nasz najcenniejszy eksponat. Spróbuj Cheetos, hashtags w dwóch pysznych smakach. Poznaj niezwykłe smaki Lay's. Chipsy inspirowane smakiem margherity z Pizza Hut albo kurczaka z KFC. Twoje ulubione dania i ulubione chipsy. Poznaj smaki kultowych restauracji z Lay's. Xenna Extra Comfort. Gdy męczysz się z zaparciem.
Wybierz Xenne Extra Comfort, która zawiera najwyższą dawkę substancji leczniczej. Wystarczy jedna tabletka, by usuwać zaparcie. Xenna. Gdy stawiasz na silne rozwiązania. Xenna. Stworzona do działania. Silna z natury. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jesienią wolisz herbatkę? Odzyskaj lekkość siebie z Xenną. Tylko jedna saszetka dziennie. Choćbyś starał się unikać ciężkich i tłustych potraw, nie unikniesz tego, że Twój metabolizm z czasem zwalnia. To znak, że Twoja wątroba może potrzebować wsparcia. Dlatego jest Verdin Max. Wybierz czerwoną kapsułkę Verdin Max. Kurkuma zawarta w Verdin Max wchłania się 2000 razy lepiej niż zwykła kurkuma. Wspomaga trawienie i metabolizm tłuszczów w wątrobie oraz zapobiega ich odkładaniu. Verdin Max. Maksymalne wsparcie dla wątroby. Wy też tak macie, że gdy łapiecie chwilę dla siebie. Tomek? My z takim spóźnionym prezentem. Podobno macie Polsat Sport Premium i HBO Max. I Disney Plus? No, mamy. Wy też możecie mieć. Jeszcze zdążycie na promocję w Polsat Box. Kawy? My to musimy już lecieć. Po te promocje. Rządzisz. Śpiesz się, póki promocja trwa. Na start pół roku telewizji bez opłat. Polsat Box. Wybierz swoje wszystko. Premiera Cheetos Hashtags. Tutaj możemy podziwiać najsłynniejsze prace artysty z okresu późnego rokoko. Natomiast w tej sali znajduje się nasz najcenniejszy eksponat. Spróbuj Cheetos Hashtags w dwóch pysznych smakach. Mokry kaszel najlepiej skrócić. Weź ACC Optima. ACC zawiera acetylocysteinę, która niczym nożyczki rozcina zalegającą w ostrzelach wydzielinę i ułatwia jej odkrztuszanie. Dzięki temu ACC skraca kaszel i pomaga szybciej wrócić do formy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. ACC. Skracaj kaszel. Wracaj szybciej do formy. Bourjois Paris prezentuje podkład Always Fabulous, który pokocha Twoja skóra. Kryjący i trwały z wyjątkowo aksamitnym wykończeniem. Przyjemność, którą poczujesz na swojej skórze. Joy Philippe Vision. RTV Euro AGD. Pilne! Teraz duże i małe AGD taniej! O wysokość VAT! Lodówka Amika 457 zł taniej. Pralka Bosch 457 zł taniej. A tylko w sklepach rata gratis. Kupuj w RTV Euro AGD. I witam w drugiej części programu. Znam niejedną kobietę, która nudzi piosenkę Gdzie ci mężczyźni? No i na to pytanie będziemy szukać odpowiedzi w drugiej części programu. A moimi gośćmi będą pani Marlena Kazoń, psychoterapeuta par i małżeństw i Bartosz Brzyski, publicysta Klubu Jagiellońskiego i współautor podcastu Kultura Poświęcona. No i moje pierwsze pytanie do pani, kim jest prawdziwy mężczyzna? Prawdziwy mężczyzna to ktoś taki, kto jest blisko kobiety i rodziny. Kto jest odpowiedzialny, bierze odpowiedzialność za swoje czyny, jest w stanie utrzymać siebie emocjonalnie, oczywiście również. Każdemu się to kojarzy z materialnym utrzymaniem, natomiast dla nas, terapeutów, myślę sobie, że mówię tutaj o szerszym gronie, chodzi o utrzymanie siebie emocjonalnie, to znaczy zachowanie takiego balansu między życiem chociażby zawodowym, rodzinnym, własnym, a własną pasją. Prawdziwy mężczyzna to ktoś taki, kto posiada pasję, jest w stanie się rozwijać, jest w stanie być zarówno mężem, jak i ojcem, jak i przyjacielem, jak i kolegą z pracy, czyli występuje w różnych rolach i jest w stanie zawsze stanąć ze sobą, czyli powiedzieć nie, dosyć, jestem w stanie, jestem gotowy, tak, pójdę w to, nie pójdę, czyli jest w stanie odpowiedzialnie zaryzykować i też powiedzieć, co o sobie uważa. Takie jest oczywiście moje zdanie, natomiast mam taką świadomość, że to pewnie też jakaś duża idealizacja. Można się rozmarzyć, dużo tak, tych epitetów. Tak. Redaktor Bartosz Brzyski, kim jest prawdziwy mężczyzna według pana? No bardzo trudno, dlatego że wydaje mi się to dosyć kontekstualne. To znaczy, to odpowiedź na to, kim jest prawdziwy mężczyzna, jaki on powinien być, daje nam przede wszystkim kultura. Ona w ostatnim czasie bardzo dynamicznie się zmienia i faktycznie, tak jak mówiła moja przedmówczyni, to jest taki dosyć klasyczny wizerunek tego, jak mężczyzna
powinien się zachowywać, co sobą reprezentować, kim powinien być. Natomiast dzisiaj oczywiście dużo więcej mówi się o tym, że mężczyzna powinien być przede wszystkim partnerem, powinien się wsłuchiwać w to, czego się od niego oczekuje, powinien się dostosowywać do tego, jak te zmiany społeczne postępują. I z tego powodu dzisiaj bardzo trudno jest powiedzieć, kim powinien być prawdziwy mężczyzna i czego od niego ta kultura oczekuje, bo z jednej strony mamy bardzo mocno taką narrację feministyczną, która próbuje trochę tego mężczyznę nieco na nowo ulepić. Z drugiej strony cały czas jesteśmy kulturowo w tym bardzo takim klasycznym paradygmacie, gdzie jednak ten brudny Harry jest jakąś taką figurą, albo jak taki bohun sienkiewiczowski, czyli właśnie jakiś taki nieokrzesany mężczyzna. I wydaje się, że z tego powodu mamy w tej chwili trochę taki, no nie tylko kryzys, ale taki moment przejściowy może z takiego klasycznego rozumienia męskości do jakiejś nowoczesnej, która jeszcze się na dobre nie wyklarowała. To gdy słuchałam tej całej listy cech, przymiotników, to miałam taką myśl, że trochę odpuściliśmy kobietom, od których też wiele lat wymagaliśmy, żeby były bizneswoman na szpilkach i z dzieckiem pod pachą, a teraz trochę tego oczekujemy od mężczyzn, nie jest tak? Jest tak, natomiast myślę sobie, że tutaj ważne, żebyśmy poruszyli ten temat, że mężczyzn prawdziwych czy prawdziwe kobiety kształtuje dom, w którym się wychowują, plus kultura, później gdzieś tam społeczeństwo. Natomiast bazą jest wzorce, jakie ten prawdziwy mężczyzna ma od swojego taty. Natomiast przypuszczam, że prawdziwy tata tegoż mężczyzny to jest rocznik 50, 60, czasami 70. I ten prawdziwy wzorzec tutaj, no, jakkolwiek to nie nazwiemy, posiada mnóstwo różnego rodzaju deficytów i ograniczeń i ten prawdziwy mężczyzna musi się z tymi ograniczeniami mierzyć ze swojego własnego rodzinnego domu, gdzieś utożsamiać się również z nimi, co jest siłą rzeczy, no, następuje, będąc wychowywani w danym domu, posiadamy wzorce, które ten dom reprezentuje i bardzo często bywa tak, że trzeba pewnym wzorcom powiedzieć nie dziękuję, nie będę ich kontynuował z moimi dziećmi, czy też w mojej pracy, z moją przyjaciółką, kochanką, czy żoną, czy partnerką, a pewne wzorce przyjąć jako dar z tytułu tego, że nam służą. Czy mężczyźni faktycznie czują deficyty właśnie związane z tym wzorcem ojca, redaktor Brzyski? No, na pewno jest tak, że mamy do czynienia z jakimś problemem takiego, można by powiedzieć, transferu może wzorców, bo jednak faktycznie w tych rocznikach, które tutaj zostały wymienione, no ten problem z byciem takim obecnym ojcem był duży. W dużej mierze faktycznie to byli mężczyźni, którzy przede wszystkim pracowali na utrzymanie domu, a to kobiety wychowywały dzieci, więc ten wzór kobiecości takiej bardzo domowej, ale jednocześnie oczywiście też pracującej był mocny, a ten mężczyzna, ten ojciec był nieobecny. I to jest na pewno dosyć istotny faktor, który wpływa na to, jak dzisiaj ci młodzi mężczyźni się z tym wzorem albo jego braku muszą mierzyć. Z drugiej strony oczywiście ci ojcowie często no byli tacy archetypiczni, to znaczy jednak ten podział, że oni pracują, kobieta zajmuje się bardziej domem, wychowaniem, był jakimś takim ogólnie przyjętym. Dzisiaj raczej on nie funkcjonuje i z tego powodu pierwszym takim momentem zderzenia jest na pewno moment zawiązania się jakiegoś związku, kiedy no, mężczyzna być może oczekuje tego, że wejdzie w taki też podział ról, jaki był u jego rodziców. Natomiast no, on już przestał być obowiązujący. Dzisiaj oczywiście ten podział jest zupełnie inny, ale też trzeba przyznać, że mężczyźni bardzo już w momencie, w którym wchodzą w tą rolę faktycznie partnera, ale też ojca, dzisiaj
dużo chętniej biorą na siebie te nowe obowiązki, jakim jest właśnie opieka nad dzieckiem czy podział pracy domowej. Więc widzimy tutaj bardzo dynamiczną zmianę i można powiedzieć, że no, pod tym względem ta męskość przechodzi jakąś taką pozytywną rewolucję. Niemniej jednak społeczeństwo nie pomaga w takim wzorze męskości, w budowaniu takiego pozytywnego wzorca męskości. Mowa tu chociażby o tym, jak wyglądają placówki edukacyjne, szkoły, dlatego że jeżeli ten ojciec był nieobecny, jeżeli on no, nie był takim wzorem człowieka, który gdzieś czyta, uczy się, rozwija, tylko była to matka, no to później często na tym etapie edukacji takiego wzorca brakuje. A znów w szkole ci młodzi chłopcy spotykają się z kobietami, nauczycielkami, a mężczyzna to jest głównie WF-ista, ewentualnie jakiś pan od techniki. No i ten rozjazd właśnie później na ścieżce edukacyjnej coraz bardziej z tymi kobietami pęka, więc tutaj jest dużo też takich aspektów. Z jednej strony dom, ale z drugiej strony te polityki publiczne nie odpowiadają na ten problem nierównowagi tego wzorca męskości w życiu prywatnym tych chłopców czy dzieci. A na co skarżą się mężczyźni, którzy przychodzą do pani gabinetu? Że są zdominowani przez kobiety w dużej mierze, niezależnie od tego, czy to są ich partnerki, czy ich w tym momencie szefowe, czy ich mamy, które gdzieś tam wymagają od nich bycia w jakiejś dalej strukturze, dalej w oczekiwaniach, żeby spełniać oczekiwania niewypowiedziane, co jest praktycznie niemożliwe. Bardzo często jest taka tendencja, że mężczyzna, który gdzieś tam przychodzi po świadomość, po rozwój, ma w dużej mierze problemy psychiczne. Absolutnie nie jest tak. Mówimy o psychoterapii, gdzie każdy przychodzi, żeby rozwinąć swoje kompetencje, zmienić wzorce, które gdzieś tam zagrażają i są dysfunkcjonalne w jego życiu emocjonalnym, jak i również zawodowym. I bardzo często takowy mężczyzna zazwyczaj ma między 25 a 40 lat i ma taką tendencję, że czuje się w jakiejś klatce i często tą klatką jest albo życie zawodowe, a życie emocjonalne jest u niego dużym zasobem i dużym wsparciem, ponieważ gdzieś w życiu emocjonalnym wyszedł z pewnych wzorców, jest obecnym ojcem i cieszy się, że wychodzi o 17 do domu, bo ma jeszcze 3-4 godziny, może 5 z dziećmi. Ale to oczywiście jest bardzo źle czytane i rozumiane w pracy, ponieważ jego szefowa, kobieta, wymaga od niego, żeby był dużo dłużej, no bo przecież do kobiet roli należy odbieranie dzieci ze szkoły i uczenie się z tymi dziećmi, tudzież zabawa, czy wspólne jedzenie kolacji, oglądanie bajek, tudzież filmów. Panie redaktorze, młodzi mężczyźni czują się przytłoczeni przez kobiety? Myślę, że na pewno czują się zagubieni w tym, na jakie potrzeby mają odpowiadać, bo z jednej strony to są właśnie te jakieś oczekiwania społeczne, że na przykład zdobędą jakąś dobrą pozycję w życiu zawodowym, z drugiej strony, że będą mieli udane życie domowe, w której będą aktywnymi ojcami, z trzeciej strony, tak jak było powiedziane, będą mieli jeszcze czas na pasję, prawda, nie urośnie im brzuszek i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko też muszą w te 24 godziny sobie spakować. No i mam poczucie, że trochę to jest faktycznie, że jesteśmy w takim momencie, jak wcześniej rozmawialiśmy o tym, że kobietom trochę w tej chwili odpuszcza się w tym rozumieniu, że mówi się, że mogą się realizować zarówno w życiu prywatnym, jeżeli chcą, czy w życiu zawodowym, że trochę przeprowadziliśmy pewną zmianę naszych oczekiwań i to jest takie bardziej inkluzywne, włączające. Natomiast w przypadku mężczyzn, no, cały czas te oczekiwania są, właściwie one są coraz większe, to znaczy, że oczekiwania społeczne co do tego, jak życie powinno wyglądać, takie z kolorowych magazynów, one się nie zmieniło, tylko przerzucił się trochę ciężar, kto ma tę udaną wizję realizować. Właśnie wcześniej być może ten nacisk był położony bardziej na kobiety i te dwie zmiany, to znaczy zmiana w pracy i zmiana w domu, a teraz trochę jest przerzucone na to pole
męskie i mężczyźni są, czują się trochę przytłoczeni właśnie tym kulturowym napięciem między tym, że z jednej strony powinni jakoś być pewni siebie, wyrażać mocno swoje zdanie, ale z drugiej strony nie być, no, nie być tymi, którzy są jacyś tłamszący przemocowi, czyli z jednej strony charakterni, ale jednak wrażliwi. No i to jest zakorzenione bardzo mocno w kulturze, że trzeba się bardzo elastycznie poruszać w tych różnych sprzecznościach i to wprowadza chaos i przeradza się trochę w taką pasywność z jednej strony, czyli takiego wycofania się ze świata, a z drugiej strony w jakąś czasem taką agresję, która jest gdzieś tłumiona w jakiś sposób albo przeradza się w jakąś taką zapośredniczoną, no na przykład sympatyzowanie z jakimiś bardziej konserwatywnymi partiami, że oto przyjdzie ktoś, kto na nowo poukłada naszą polityczną rzeczywistość, a znów kobiety, prawda, jeszcze bardziej chcą głosować na takie partie inkluzywne, więc widać, że ten podział, napięcie takie płciowe też przenosi się na pole polityczne, jak te normy społeczne powinny wyglądać i kto powinien je po prostu układać niejako. To może lepiej było, gdy mieliśmy jasny podział obowiązków dla kobiet i mężczyzn, no nie było wtedy takich dylematów. Zawsze były dylematy, bo myślę sobie, spotykamy się w związku, w parze z kimś, kto zupełnie jest inny niż my i poznajemy go jak taki, ja to zawsze porównuję do takiej metafory, że to jest taki kraj, do którego pierwszy raz jedziesz, coś się tobie podoba, coś nie, jest przyjemnie, ale boisz się tej przyjemności albo jest nieprzyjemnie i gdzieś uciekasz od tego, co jest niezbyt dobre, ale w dużej mierze wiąże cię wiążą cię emocje z tą kobietą, z tym mężczyzną. I bardzo ważne jest zobaczenie, co mi służy w tej relacji i nauczenie się tego mówić. Bardzo często to, co mówił pan redaktor przed momencikiem, jest bardzo ważne, żeby móc nauczyć się wyrażać swoje zadowolenie i niezadowolenie, bo myślę sobie, że mężczyźni są w tym momencie, w takim momencie, że nie mogą być brutalni, a wrażliwi nie potrafią być i dobrze byłoby znaleźć ten złoty środek, który de facto nie istnieje. To zależy od naszego temperamentu, czy będziemy mówić wprost, czy będziemy przetrzymywać i pójdziemy w kierunku takiej biernej agresji, która gdzieś tam później zagraża nam pod względem zdrowia psychicznego i również relacji. Jest to niezwykle ważne, żeby nauczyć się mówić, co mi odpowiada, co nie, co robisz dobrze, czego nie robisz. Odważyć się mówić o tym w związku, odważyć się mówić o tym w pracy i stworzyć takiego siebie nie na wzorzec mojego nieobecnego taty, jak niektórzy moi pacjenci mówią, ale na wzorzec swój własny, gdzie ja się stanę sam dla siebie autorytetem, niezależnie od tego, czy będę miał jedną pasję, czy 10 pasji, czy pracę za 10 tysięcy złotych, czy za 3 tysiące złotych, ale ja muszę być przede wszystkim zadowolony sam z siebie. Pan redaktor mówił o tym rozjeździe, o tym, że kobiety idą bardziej na lewo, mężczyźni na prawo. No to co mężczyźni widzą w tej konserwatywnej wizji świata? No, widzą ratunek, że ktoś rzuci im pewne koło, które pomoże im no, niejako wydostać się na powierzchni tego, co ich przetłacza. Może taką metaforę tutaj użyję, ale w dużej mierze mamy też pewne zjawiska społeczne, które sprawiają, że mężczyźni znajdują się w trochę gorszej sytuacji, przynajmniej część, na przykład ta gorzej wykształconych mężczyzn lub ta część, która na przykład nie wyjechała z terenów wiejskich czy z mniejszych miejscowości. No i to jest obiektywna rzeczywistość. To jest jeden z ważniejszych dzisiaj, nie tylko w Polsce, problemów, które rejestrujemy. Odnotowujemy, to znaczy, że w dużych miastach na 100 mężczyzn przypada około 130 kobiet w tej grupie wiekowej, gdzie faktycznie te związki się zawiązują. Przede wszystkim mowa tutaj o tych wieku studenckim przed 30 rokiem życia. Natomiast odwrotnie jest w tych terenach wiejskich i małomiasteczkowych, to znaczy na te 100 kobiet przypada właśnie adekwatnie około 130 mężczyzn, wobec czego mamy sytuację, w której mężczyzna na wsi nie może znaleźć kobiety, bo po prostu jest ich mniej i odwrotnie, kobiety nie mogą znaleźć odpowiedniego partnera w miastach. I to jest pewna obiektywna rzeczywistość społeczna, na które,
które no, mężczyźni przede wszystkim gdzieś próbują znaleźć jakąś odpowiedź, która no, nie zależy w dużej mierze od nich, tylko właśnie od pewnej polityki i dlatego głosują na partie, które ten problem dostrzegają, a to są jednak partie dużo bardziej konserwatywne, które o tych wartościach rodzinnych, o związkach, o pewnej wizji takiej klasycznej życia mówią. Natomiast partie lewicowe, czyli liberalne, stawiają właśnie na tę wolność, także w sferze seksualnej, no, które trudno realizować, kiedy po prostu no, nie ma się obiektywnie z kim tego robić. Zresztą stąd się bierze to zjawisko tak zwanych inceli, czyli tych młodych mężczyzn, którzy znajdują się w niezamierzonym celibacie, prawda? Więc to jest ogromne zjawisko społeczne, które właśnie w polityce znajduje odpowiedź. O inceli zaraz jeszcze dopytam, ale to rozmieszczenie miasta, wsi to nie tylko kilometry, ale też styl życia, też oczekiwania, prawda? Styl życia, oczekiwania, wzorce, ponieważ jeżeli ktoś ma 19 lat i wyprowadza się z małej miejscowości do dużego miasta, to już zauważa, że ten dom nie do końca i te rzeczy, które gdzieś tam byłem uczony, żeby być zawsze grzeczny, nigdy nie mówić o swoich emocjach, znaleźć cudowną pracę, pójść na prestiżowe studia oczywiście wcześniej, później znaleźć cudowną pracę, znaleźć sobie grzeczną żonę, spłodzić dzieci, żeby moja mama była zadowolona przede wszystkim, bo ona była obecna. Gdzieś to już w tym momencie ten wzorzec nie istnieje, ponieważ ta osoba w wieku lat 19, idąc do dużego miasta, zauważa, że są różnego rodzaju możliwości bycia w związku, są różnego rodzaju związki, ja nie muszę pójść jakimś tam stereotypem, mogę nauczyć się być wolny, mogę być w partnerstwie, nie muszę brać ślubu, mogę, nie wiem, uprawiać taki sport, jakiego nikt w moim rodzinnym mieście nie uprawia, mogę pójść do kina, mogę pójść do teatru, mogę fascynować się operą, mogę mieć przyjaciela, mogę mieć przyjaciółkę. W tym momencie mamy dużo możliwości. Zostając w małej miejscowości, mamy tylko i wyłącznie naszych znajomych, naszą rodzinę i społeczeństwo tej małej miejscowości. Jeżeli mamy pracę w małej miejscowości, to praktycznie jesteśmy zamknięci w hermetycznym świecie, chyba że oglądamy super filmy, podróżujemy, to dajemy sobie szansę na ewentualnie inne życie, ale też do końca nie możemy żyć tym innym życiem, będąc bardzo blisko swojego rodzinnego domu, ponieważ ten rodzinny dom bardzo często hermetycznie nam na to nie pozwala. To redaktor Brzyski, kim jest incel? Tak, no, tak jak wspomniałem wcześniej, to jest pewien skrót od angielskiego sformułowania. Tłumacząc w wolnym tłumaczeniu, to jest po prostu no, niezamierzony celibat. To znaczy, to są młodzi mężczyźni, którzy nie mają kontaktów intymnych z kobietami, mimo że taki kontakt chcieliby mieć. W Stanach Zjednoczonych to zjawisko najbardziej dynamicznie jest obserwowane w ostatniej dekadzie. Właściwie już ponad, no prawie 30% mężczyzn do 30 roku życia takiego życia intymnego po prostu nie posiada, no co ewidentnie przekłada się na to, jakie ci mężczyźni postawy mają, no i pewną obiektywną frustrację, to znaczy tego, że nie mogą poznać kobiety i nie mogą wejść z nią w relacje. I taki podobny właśnie schemat i podobne zjawisko obserwujemy w Polsce. Oczywiście jest tak, że niektórzy pewne postawy też tym młodym mężczyznom przypisują, ale ja bym się zatrzymał po prostu na tym opisie. To znaczy, że rośnie grupa młodych mężczyzn, która nie posiada, nie wchodzi w relacje intymnie z kobietami, ponieważ albo nie potrafi, albo nie ma ku temu dobrej okazji. Mężczyźni mają żal do kobiet? Czasami. Myślę sobie też o tym, co powiedział pana redaktor. Ja to zjawisko obserwuję od 2017 roku w moim gabinecie, gdy zaczęli mężczyźni przybywać i mówić o tym, że nie są w stanie nawiązywać intymnych relacji, ponieważ ona się wiąże z ogromnym oczekiwaniem, z ogromnymi potrzebami. To dla nich jest bardzo duża presja, bardzo duży stres.
dużo łatwiej jest im mieć takie pojedyncze relacje internetowe, które nigdy nie kończą się intymnością. Oczywiście, gdy nadszedł czas pandemii, miałam bardzo wielu pacjentów z małych miejscowości, również z małych wsi i tam jest bardzo duży odsetek mężczyzn w wieku 25-30 lat, którzy nigdy nie mieli kontaktów żadnych seksualnych i bardzo często są emocjonalnymi w tym momencie partnerami swoich mam i gdzieś razem wykonują wspólnie obowiązki i to jest dla nich taki trochę sens życia, życie zawodowe plus bycie razem z rodziną pochodzenia, nie tworzenie własnych rodzin. Oczywiście wiąże się to z ogromną ilością dysfunkcji. To może kobietom brakuje empatii, panie redaktorze, jak pan to widzi? Myślę, że to jest grząski grunt trochę. Troszkę tak, więc proszę ważyć te słowa, ale jednak szczerze. Tak. Natomiast myślę, że na pewno jest pewna różnica w oczekiwaniach. To znaczy kobiety przez to, że są dużo bardziej mobilne i przez to, że są dużo bardziej zdolne do tego, żeby nawiązywać nowe znajomości w ogóle, korzystają z tego, że wyjeżdżając chociażby na studia, mogą poznać kogoś, kto na przykład jest lepiej wykształcony potencjalnie, może zapewnić lepsze życie. Natomiast mężczyźni raczej takiej możliwości nie mają. To jest zakorzenione też w kulturze, że raczej to kobiety wychodziły bogaciej za mąż, niż mężczyźni znajdowali sobie bogatsze od siebie żony. I raczej mimo tego, że oczywiście w kulturze to dzisiaj jest trochę temat gdzieś jakoś taki przemilczany, to nadal poniekąd tak to wygląda, że mężczyzna pod tym względem musi raczej liczyć sam na siebie, że podniesie swój status materialny, jeżeli w domu takowego nie było. A kobieta może wyjechać z domu i po prostu gdzieś poznać się mężczyznę, który na przykład będzie lepiej wykształcony, pochodził z lepszego domu, nawiązać relacje i wyjść za mąż. Więc to jest pewnego rodzaju oczekiwanie, że to życie nasze się poprawi. Natomiast mężczyźni tutaj zdają sobie sprawę z tego, że ich droga w pewnym momencie staje się trochę trudniejsza i że nie będzie tego księżniczki na białej koronie. I tu stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję moim gościom, a Państwa zapraszam do ostatniej części, bo tam odpowiemy na pytanie, co, ile i kiedy piją Polacy. Zapraszam serdecznie. Gramy w squasha, próbujemy spalić świąteczne pierogi. Jest nas tutaj prawie dwie rodziny, także mobilizacja trwa. Warto jest troszeczkę się ruszyć, bo przyjemniej od razu człowiek zasiada z powrotem za ten stół i jest lepsza atmosfera jest wtedy. No i trochę odejść od tego stołu, tak? A my lubimy też jeść, więc to też jest tak, że jak się trochę pogra, to można więcej zjeść. Po to, żeby spalić troszeczkę kalorii, tym bardziej, że się zbliża taki okres sylwestrowo-balowy, tak? A wiemy, że każdy przy tych świątecznych stołach pozwolił sobie troszeczkę na więcej pierogów, zupy tutaj takiej grzybowej, wigilijnej. Także tutaj spalamy kalorie, aktywnie spędzamy czas i przygotowujemy się do balu sylwestrowego. Dzisiaj sobie właśnie postanowiliśmy z koleżanką, że przyjdziemy, troszkę się rozruszamy po świętach i zrobimy sobie taki workout crossfitowy, troszeczkę, żeby te wszystkie pierogi spalić. Niektórzy rzeczywiście spalają kalorie, ale niektórzy niestety leczą kacę. No i o tym, co pijemy, będziemy rozmawiać w tej części rozmowy. A moim gościem jest pan Krzysztof Brzuska, były prezes Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I moje pierwsze pytanie do pana. Co Polacy piją w święta? To co zwykle. Akurat święta są taką okolicznością w Polsce, która jest pewnym odzwierciedleniem sposobu picia przez rodaków przez cały rok. Czyli raczej pijemy w gronie wewnętrznym, rodzinnym, pijemy w domu, pijemy głównie piwo, rzadziej alkohol wysokoprocentowy. Niemniej pijemy i to pijemy coraz więcej. Przy czym ważne, moim zdaniem ważna
obserwacja lat ostatnich, szczególnie tych pandemicznych i postpandemicznych, mianowicie nastąpiło pewne rozwarstwienie grup, które piją. Ci, którzy pili dość umiarkowanie, skromnie i raczej w celach towarzyskich, gdzieś na zewnątrz, w pubach, w restauracjach, na spotkaniach, przez pandemię te związki nieco się rozluźniły, więc te osoby raczej piją mniej niż przed pandemią. Natomiast te osoby, które już wcześniej piły nadmiernie i szkodliwie, niestety w okresie pandemii rozpędziły się bardzo i myślę sobie, że święta właśnie sprzyjają temu, ażeby już zupełnie spokojnie, w sposób bardzo otwarty, celebrując święta, pić dużo. Okej, czyli mam rozumieć, że rozjeżdżamy się, ci, którzy pili mniej, piją jeszcze mniej, a ci co więcej jeszcze dolewają do kieliszków. No ale czy są jakieś szczególne grupy, jakoś można scharakteryzować je, tych, którzy właśnie piją więcej? Niestety tak, to jest też tradycyjnie, przepraszam, tradycyjnie od lat wygląda to tak, że więcej piją panowie, ci z takim słabszym wykształceniem, średnim, poniżej średniego wykształcenia, raczej młodzi w wieku 29 czy 30, 45 lat i z mniejszych miejscowości. Natomiast jeśli chodzi o panie, no to te właśnie dynamiczne, te, które są przebojowe, młodsze niż pijący panowie, z lepszym wykształceniem, bardzo zaradne zawodowo i to jest grupa osób, grupa pań z większych miast. Także te różnice w społeczności pijącej wśród pań i panów są różne, różnią się. Ja od tych świąt zaczęłam dlatego, że moja koleżanka redakcyjna z Interi pisała ostatnio artykuł właśnie o tym, że w czasie świąt do szpitala trafia najwięcej osób, które po pierwsze zatruły się alkoholem, a po drugie są ofiarami tych, którzy piją w nadmiarze. Rzeczywiście tak można tutaj oceniać sytuację? Rzeczywiście jest taka korelacja? Tak, no to jest wtedy, kiedy pracujemy, wtedy, kiedy jesteśmy aktywni zawodowo, jednak ta perspektywa w miarę trzeźwego dnia następnego i tego mniejszego kaca i ewentualnej zdolności do pracy, ta perspektywa powstrzymuje przed jakąś tam nadmierną ilością wypijanego alkoholu. No niemniej ten reset, który zdarza się grupom aktywnym zawodowo, ten reset, czyli takie picie raczej do zgonu, jak to niektórzy mówią, jest niestety wśród Polaków dość popularny. Badania pokazują, że wśród przyczyn, dla których pijemy, pomijam to, że chcemy czuć się lepiej, być odprężonymi, lepiej się bawić, dominuje też takie przekonanie, że pijemy po prostu po to, żeby się upić. Czyli nieważne, czy smutno, czy radośnie, pijemy i tak wtedy, kiedy mamy wolne. Tak, film Pod mocnym aniołem pokazał, że wszelkie powody do tego, ażeby pić, wtedy, kiedy osoba pijąca ma problem z alkoholem i nie potrafi sobie z tym poradzić, wszelkie powody są dobre. No dobrze, ale trudno jest dzisiaj powiedzieć, że ten alkohol jest szczególnie podstępny, bo wszędzie słyszymy o tym, wszyscy trąbią o tym, że nawet ten jeden kieliszek, ale pity codziennie, może być tutaj jakimś symptomem problemu. No więc w czym na czym polega ten problem? Rzeczywiście ten jeden kieliszek zdawałoby się, można byłoby lekceważyć, gdyby nie fakt, że znowu opierając się na badaniach, okazuje się, że przeciętny mężczyzna w naszym pięknym kraju ma kontakt z alkoholem, pije przez 103 dni w roku. To jest mniej więcej co trzeci dzień i jednorazowo wypija około 100 ml czystego alkoholu. Mówię o średniej. Ale to przecież nie jest tak, że patrząc na siebie i na swoje otoczenie, widzę, że rzeczywiście takie ilości alkoholu są wypijane, więc ktoś gdzieś te normy niestety wykonuje. A pijemy coraz więcej. Spożycie alkoholu na głowę jednego mieszkańca jest rzeczywiście coraz większe. I gdy szukam sobie tutaj właśnie przyczyn takiej sytuacji i przeglądam media społecznościowe, to bardzo często widzę tam obrazki młodych kobiet, młodych mężczyzn, którzy no, nie spotykają się przy stole i nie piją wódki, ale zwykle są to jakieś drogie alkohole, elegancko podane. Czy to też jest tak, że po prostu ten wizerunek alkoholu się zmienił? Oczywiście, przecież te 2,5 tysiąca godzin, a może nawet więcej niż 2,5 tysiąca godzin reklam emitowanych przez telewizję łącznie w ciągu roku w Polsce, to
jest chyba największy serial, jaki można sobie wyobrazić w całej Europie, robi swoje. Reklamy od 20 lat nieustająco towarzyszą wszystkim, którzy telewizję oglądają, jakąkolwiek telewizję. I w związku z tym trudno sobie wyobrazić, że pokolenie, które przez 20 lat ma sączone w mózgi informacje o tym, że piwo to relaks, że piwo to coś dobrego i że w zasadzie każdy pije, no trudno sobie wyobrazić, że ktoś będzie aż tak bardzo asertywny i zupełnie od tego alkoholu, może inaczej, że odsunie od siebie to, co nieustająco jest mu sączone do głowy. Proszę spojrzeć na to, że w tej chwili w tych serialach, w tych reklamach nie pali się papierosów. Mam taki wykres, który pokazuje, jak ta restrykcyjna polityka wobec papierosów, to są te... Zgadzać się, poproszę, tak, w realizacji. To są te wykresy zielone, w kolorze zielonym, pokazują, jak spada śmiertelność spowodowana paleniem tytoniu. A jak restrykcyjna jest polityka wobec tytoniu i jak w ogóle lekka, jeśli w ogóle jest, jeśli można powiedzieć o polityce, sensownej polityce wobec alkoholu w Polsce, jak wpływa na śmiertelność spowodowaną właśnie używaniem alkoholu. A no, to można zmienić. Dobrze, ale wielu powie przesadę. No, czy wrzucenie zdjęcia przez znaną osobę gdzieś w mediach społecznościowych właśnie z butelką piwa czy z kieliszkiem szampana to reklama? Pani redaktor, a czy... byłby, jeśli tak by nie było, czy byłby jakiś sens, żeby Danielowi Craigowi płacić horrendalne pieniądze za to, żeby zatańczył w towarzystwie butelki? Możliwe, że nie, no ale jednak zastanawiam się, czy to jest tak, że właściwie bardzo duże nakłady muszą iść na to, byśmy nie reklamowali, byśmy nie propagowali czegoś, z czym jednak tylko część społeczeństwa ma problem. No, pewnie można też spojrzeć na to z tej perspektywy. Nie można, dlatego że kosztuje... To proszę mi wyjaśnić dlaczego. Dlatego, że po pierwsze reklama, wydatki na marketing przemysłu alkoholowego kilka lat temu to było około 1,4 mld złotych. Natomiast nie ma takiej kwoty, którą można byłoby wydać poprzez, nie wiem, ministerstwa, samorządy, żeby jak gdyby zniwelować ten wpływ marketingu przemysłu alkoholowego na mieszkańców. To jest świetna robota wykonywana za bardzo grube pieniądze i wychowywanie nowych pokoleń użytkowników alkoholu. Reklamy dzisiaj skierowane są nie do mnie, nie do dorosłego, tylko do dzieci, które patrzą, jak ten żubr ratuje Jerzyka, patrzą na to, jak piwo daje siłę. Więc mowy nie ma o tym, żeby sama wiedza, którą nawiasem mówiąc Polacy mają naprawdę na bardzo wysokim poziomie, sama wiedza o szkodliwości alkoholu nie da skutku pozytywnego. Nie będziemy pili mniej tylko dlatego, że wiemy, że alkohol jest szkodliwy, chociażby dlatego, że dla każdego używającego alkohol te skutki są jak gdyby odległe, oddalone. One będą za jakiś czas. Przecież młody człowiek, który patrzy na zwierzenia alkoholika, człowieka uzależnionego, że ach, słuchajcie, jak mi było źle, ale ciężko walczyłem, ale z tego wyszedłem, to patrzy na takiego starszego człowieka i mówi, no... no gdzież mnie tam, ja teraz jestem tutaj, piję odpowiedzialnie. To jest kolejne hasło przemysłu alkoholowego. Nie ma picia odpowiedzialnego. Każda ilość alkoholu ma wpływ na zdrowie człowieka. Więc to jest problem, który niestety jest lekceważony. Ja będę jednak drążyć ten temat mediów społecznościowych, bo coraz częściej widzę tam takie trendy właśnie dbania o zdrowie, dbania o swoją kondycję, więc może jest tak, że przy okazji właśnie ta promocja z życia bez alkoholu będzie się działa. Oby tak było, ale póki co oprę się na badaniach. Co piąta emisja krótkiego filmiku prowadzona przez influencerów, i tu nie mówię o pato influencerach, tylko o takich osobach, które mają czy powinny mieć bardzo pozytywny wpływ na młodych ludzi czy na widownię. Co piąta tego typu emisja jest w obecności alkoholu, albo wręcz to jest kryptoreklama alkoholu, albo bezczelna reklama, która powinna być zakazana. W końcu ci influencerzy z tego żyją.
więc to nie jest tak, że coś dzieje się przez zupełny przypadek. Oczywiście zdrowy styl życia jest promowany i dobrze, ale ja nie jestem optymistą. Przewaga jest po stronie przemysłu alkoholowego. Ale z papierosami też trochę tak było. Dziś jak patrzymy na filmy, gdzie ludzie palą w pomieszczeniach, czasem nawet w szkołach, to myślimy sobie, jak to w ogóle było możliwe. No, może to będzie taka sama droga. Fantastyczny przykład. Oby tak było, natomiast wymagane do tego, żeby osiągnąć ten stan, wymagane są zmiany prawne. Kiedyś nie wyobrażano sobie, że można pójść do pubu czy restauracji i przy kawie nie zapalić papierosa. Okazuje się, że można. Póki co lobby alkoholowe jest na tyle silne, że przekonuje wszystkich, szczególnie polityków, co ważne, że niestety bez alkoholu żyć się nie da. To jakich zmian prawnych, jakich restrykcji nam jeszcze najbardziej brakuje? Likwidacja reklam. Wszędzie, zarówno w internecie, można. Litwa to zrobiła, Norwegia to zrobiła, można to zrobić, można to wykonać. Drugi element to jest kwestia dostępności, czyli ta wszechobecność punktów sprzedaży alkoholu. Zlikwidujmy ten alkohol chociażby na stacjach paliw, niech to wstrząśnie kierowcami. No i kolejny element to są ceny. Inflacja starannie zeżarła wszystkie te optymistyczne plany Ministerstwa Zdrowia, że stopniowa podwyżka podatku akcyzowego spowoduje, że alkohol będzie mniej dostępny. To się nie sprawdziło. Tu też zawsze jest mowa o tych słynnych małpkach, prawda? To też pewnie zmiana, której pewnie pan by oczekiwał. Jeśli chodzi o małpki, sam problem jest trudny, bo trudno zakazać jakiegoś formatu alkoholowego, bo można spotkać się z zarzutami, że promujecie kupowanie dużych objętości. Ale niestety należało to zrobić dużo wcześniej. Faktem, i to też możemy zaobserwować, że ci małpkowicze sprzed czasu pandemii, którzy gdzieś tam chowali, ukrywali alkohol, który często był im już potrzebny do funkcjonowania. W czasie pandemii ten alkohol stanął za ekranami komputerów, a w tej chwili to rozwarstwienie, o którym mówiłem na początku, w pewnym sensie jest skutkiem dłuższego czasu używania alkoholu właśnie przez tych, nazwijmy to, małpkowiczów. Tu nie ma odwrotu, jeżeli nie zrobi się pewnych gwałtownych, może niepopularnych, na pewno niepopularnych ruchów politycznych, prawnych. Tu stawiamy kropkę. Ja bardzo dziękuję panu za tę rozmowę, a państwu za to, że byli państwo z nami. Program wydał dzisiaj Łukasz Aftański, a ja serdecznie zapraszam na główne wydanie wydarzeń. O 18:50 spotka się z państwem Katarzyna Zdanowicz. Bon appétit. Maluczki, to chciński. Kawalosy dla wszystkich, przekąski dla każdego. No bo bym coś zjadł. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. Nikt nie funduje nam takich przebojów jak inflacja. Dlatego z nową apką Crédit Agricole masz wysokie 10% na przebojowej lokacie. Crédit Agricole, twój bank pełen korzyści. Kiedy nazywasz się jednorodzinny, to ciężko jest żyć bez rodziny.